małej wiosce w Indiach żył młody chłopiec. Każdego dnia obserwował mieszkańców, którzy biegali za materialnymi dobrami i zmagali się z codziennymi problemami. Chociaż inni dążyli do bogactwa, chłopiec pochodził z bogatej rodziny i miał wszystko, czego potrzebował do życia. Mimo to czuł wewnętrzny niepokój. Pewnego dnia chłopiec postanowił porozmawiać ze swoim dziadkiem, mądrym i doświadczonym człowiekiem. Opowiedział mu o swoich odczuciach i wewnętrznym niepokoju, mimo że miał wszystko, czego potrzebował. Dziadek wysłuchał go uważnie, a następnie zasugerował, aby chłopiec wyruszył w podróż na szczyt pobliskiej góry, gdzie mógłby znaleźć odpowiedzi, których szukał. Chłopiec, choć zaskoczony, posłuchał dziadka i rozpoczął wędrówkę, biorąc ze sobą dużo jedzenia i różne cenne przedmioty, myśląc, że to zapewni mu komfort i bezpieczeństwo. Podczas wspinaczki napotkał różne przeszkody. Na początku droga była łatwa, ale wkrótce zrobiło się stromo i musiał porzucić część swojego ciężkiego bagażu, by móc iść dalej. Następnie napotkał rwący potok, który zmusił go do zdjęcia ciężkich butów, aby go przekroczyć. Gdy wszedł do gęstego lasu, musiał zostawić za sobą strach przed ciemnością, bo tylko w ten sposób mógł znaleźć właściwą ścieżkę. Każda przeszkoda wymagała od niego, by porzucił coś, co go obciążało. Zbędne obawy, stare urazy, niepotrzebne rzeczy. Kiedy dotarł na szczyt, zdał sobie sprawę, że cały ten zbyteczny balast tylko go spowalniał. Zrozumiał, że aby odnaleźć spokój i szczęście, musiał pozbyć się tego, co było niepotrzebne. Na szczycie góry odnalazł wewnętrzny spokój, którego szukał. Pomyśl, ile razy ty sam niesiesz ze sobą ciężar niepotrzebnych myśli i emocji. Ile razy zatrzymujesz się nad przeszłością, martwisz o przyszłość albo porównujesz się do innych. W tym materiale podzielę się z tobą 9 rzeczami, o których musisz zapomnieć, aby stać się lepszym i odnaleźć wewnętrzny spokój. Zapraszam do oglądania. Numer 1. Pozbądź się ciężkiego bagażu. To, co nosisz ze sobą zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, może być przeszkodą na twojej drodze do wewnętrznego spokoju. Zastanów się nad tym, jakie rzeczy trzymasz z przyzwyczajenia, ale które w rzeczywistości ci nie służą. To mogą być dosłownie nieużywane przedmioty, które zajmują miejsce w twoim domu, lub metaforycznie negatywne myśli i uczucia, które obciążają twoją duszę. Na przykład stare ubrania, które już nie nosisz, książki, których już nie czytasz, czy gadżety, które tylko zbierają kurz. Zadaj sobie pytanie, czy naprawdę ich potrzebujesz, czy tylko otrzymasz je z sentymentu lub na wszelki wypadek. Pomyśl także o niepotrzebnych zobowiązaniach. Zastanów się, czy wszystkie twoje obowiązki i zobowiązania są naprawdę konieczne. Czy są rzeczy, które robisz z poczucia obowiązku, ale które nie przynoszą ci radości ani korzyści? Naucz się mówić nie i skup się na tym, co jest dla ciebie naprawdę ważne. Porzuć to, co jest niepotrzebne i poczuj, jak stajesz się lżejszy. Dzięki temu będziesz gotowy na dalszą podróż ku oświeceniu i wewnętrznemu spokojowi. Numer 2. Odpuść przeszłość. Wiele osób spędza zbyt wiele czasu na rozpamiętywaniu dawnych wydarzeń, co tylko powoduje ból i cierpienie. Przeszłość jest już za nami, a jej trzymanie się jedynie hamuje nasz rozwój. Pomyśl o tym, jak często wracasz myślami do dawnych porażek, błędów lub krzywd. Może to być sytuacja, w której zostałeś niesprawiedliwie potraktowany, konflikt z bliską osobą, czy też decyzje, których teraz żałujesz. Za każdym razem, gdy wracasz do tych wspomnień, pozwalasz im kontrolować swoje obecne życie i emocje. Tymczasem jedynym sposobem na osiągnięcie spokoju jest zaakceptowanie, że przeszłości nie da się zmienić. Wyobraź sobie, że twoje życie to strumień, który płynie naprzód. Jeśli będziesz trzymać się przeszłości, to jakbyś próbował płynąć pod prąd, co jest niemożliwe i męczące. Zamiast tego pozwól, by woda strumienia płynęła swobodnie, a ty podążaj z nurtem, ciesząc się teraźniejszością. Przestań obwiniać siebie i innych za to, co się wydarzyło. Ucz się na swoich błędach, ale nie pozwól, by definiowały one twoją przyszłość. Odpuszczenie przeszłości to kluczowy krok na drodze do lepszego życia. Pozwól sobie na to, a poczujesz,
Jak twoje serce staje się lżejsze, a umysł bardziej otwarty na nowe możliwości i doświadczenia. Numer 3. Przestań martwić się o przyszłość. Martwienie się o to, co może się wydarzyć, odbiera ci radość z chwili obecnej i wprowadza niepotrzebny stres do twojego życia. Zastanów się, ile razy twoje myśli skupiały się na tym, co może się stać. Może to być obawa przed niepowodzeniem w pracy, strach przed utratą bliskiej osoby, czy też lęk przed finansowymi problemami. Każde z tych zmartwień, choć czasem uzasadnione, często prowadzi do paraliżu i utrudnia cieszenie się teraźniejszością. Tymczasem przyszłość jest niepewna i nie możemy jej w pełni kontrolować. Wyobraź sobie, że twoje życie to podróż samochodem w nocy. Światła samochodu oświetlają tylko kilka metrów przed tobą, ale to wystarcza, by bezpiecznie poruszać się do przodu. Nie musisz widzieć całej drogi, aby dotrzeć do celu. Podobnie jest z życiem. Wystarczy, że skupisz się na tym, co jest teraz przed tobą, zamiast martwić się o to, co może być dalej. Skup się na działaniach, które możesz podjąć tu i teraz, aby przygotować się na przyszłość, ale nie pozwól, by strach przed nią przejął kontrolę nad twoim życiem. Planuj, ale bądź elastyczny i otwarty na zmiany. Zamiast martwić się o to, co może się wydarzyć, skoncentruj się na chwili obecnej i ciesz się nią. Przestań martwić się o przyszłość, a poczujesz, jak twój umysł staje się bardziej spokojny i klarowny. Będziesz w stanie lepiej reagować na to, co przynosi życie i znajdziesz więcej radości w codziennych doświadczeniach. Numer 5. Zrezygnuj z przywiązania do materialnych dóbr. W świecie pełnym konsumpcjonizmu łatwo jest uwierzyć, że posiadanie więcej rzeczy przyniesie szczęście i spełnienie. Jednak prawdziwe szczęście nie pochodzi z zewnętrznych przedmiotów, lecz z wewnętrznego stanu umysłu. Zastanów się, jak wiele energii poświęcasz na zdobywanie i utrzymywanie materialnych dóbr. Może to być nowy samochód, drogie ubrania, najnowsze gadżety technologiczne. Choć chwilowo mogą one dawać radość, z czasem ta radość zanika, a ty zaczynasz pragnąć jeszcze więcej. To niekończący się cykl, który prowadzi do ciągłego niezadowolenia i frustracji. Wyobraź sobie, że twoje życie to podróż, a każdy materialny przedmiot, który posiadasz, to dodatkowy bagaż. Im więcej rzeczy zbierasz, tym cięższy staje się ten bagaż i tym trudniej jest ci iść naprzód. Zrezygnowanie z przywiązania do materialnych dóbr to jak zrzucenie tego bagażu i poczucie lekkości oraz wolności. Skup się na wartościach niematerialnych, takich jak relacje z bliskimi, zdrowie, rozwój osobisty i duchowy. To one naprawdę wzbogacają twoje życie i przynoszą trwałe szczęście. Pomyśl o ludziach, którzy mają niewiele, a mimo to są szczęśliwi, ponieważ czerpią radość z prostych rzeczy i głębokich relacji. Rezygnacja z przywiązania do materialnych dóbr nie oznacza, że musisz żyć w ascezie. Chodzi o to, by nie uzależniać swojego szczęścia od posiadania rzeczy. Kiedy zrozumiesz, że prawdziwa wartość tkwi w tym, co niematerialne, poczujesz większy spokój i satysfakcję z życia. Zrezygnuj z przywiązania do materialnych dóbr, a odkryjesz, że życie staje się prostsze, bardziej autentyczne i pełne głębokiej radości. Będziesz mógł cieszyć się tym, co masz, bez nieustannego pragnienia więcej. Znajdziesz spokój i spełnienie w byciu, a nie w posiadaniu. Numer 6. Przestań oceniać innych. Każdy z nas ma swoją unikalną ścieżkę życia, pełną wyzwań, błędów i nauk. Kiedy oceniasz innych, wprowadzasz do swojego życia niepotrzebny negatywizm, który zniekształca twoje postrzeganie rzeczywistości i oddala cię od prawdziwego współczucia. Zastanów się, jak często zdarza ci się oceniać innych na podstawie ich wyglądu, zachowań czy decyzji. Może to być kolega z pracy, który nie spełnia twoich standardów, czy przypadkowy przechodzień, który zachowuje się inaczej niż ty byś to zrobił. Każdy taki osąd tworzy w tobie negatywną energię, która nie tylko szkodzi innym, ale przede wszystkim tobie samemu. Wyobraź sobie, że każdy człowiek, którego spotykasz, nosi ze sobą niewidoczny plecak pełen swoich osobistych doświadczeń, lęków i marzeń. Nie znasz ich historii, nie wiesz, przez co przeszli i jakie są ich motywacje.
Przestając oceniać innych, otwierasz swoje serce na współczucie i zrozumienie. Uczysz się akceptować ludzi takimi, jakimi są, co prowadzi do głębszych i bardziej autentycznych relacji. Zamiast osądzać, spróbuj postawić się w sytuacji drugiej osoby. Zadaj sobie pytanie, co mogło sprawić, że zachowuje się w taki sposób. Praktykuj empatię i zrozumienie, a zobaczysz, jak zmienia się twoje postrzeganie świata. Przestań oceniać innych, a poczujesz, jak twoje serce staje się lżejsze i bardziej otwarte na innych ludzi. Zamiast negatywnych myśli, zaczniesz dostrzegać w innych ich pozytywne cechy i potencjał. Znajdziesz wewnętrzny spokój, wiedząc, że każdy z nas jest na swojej własnej drodze, pełnej wyzwań i nauk. Numer 7. Odpuść przywiązanie do wyników. W życiu często skupiamy się na osiągnięciu określonych celów i rezultatów, co prowadzi do nieustannego stresu i napięcia. Tymczasem prawdziwe szczęście i spełnienie pochodzą z samego procesu działania, a nie z ostatecznych rezultatów. Zastanów się, ile razy czułeś rozczarowanie, gdy wynik twoich starań nie spełniał oczekiwań. Może to być praca, która nie przyniosła oczekiwanych awansów, relacje, które nie rozwijały się tak, jak chciałeś, czy też projekty, które zakończyły się niepowodzeniem. Każde takie rozczarowanie wprowadza do twojego życia niepotrzebny stres i poczucie porażki. Wyobraź sobie, że twoje życie to podróż żeglarska. Celem jest dotarcie do określonego portu, ale po drodze musisz zmagać się z wiatrem, falami i pogodą. Jeśli będziesz skupiał się tylko na celu, stracisz radość z samej podróży i każda przeszkoda będzie cię frustrować. Zamiast tego ciesz się samą żeglugą. Ucz się na bieżąco i akceptuj, że nie wszystko zawsze pójdzie zgodnie z planem. Praktykuj koncentrację na teraźniejszości i ciesz się każdym krokiem na swojej drodze. Zamiast martwić się o to, czy osiągniesz oczekiwane rezultaty, skup się na jakości swojego działania. Rób wszystko najlepiej, jak potrafisz, bez przywiązywania się do końcowego wyniku. Taka postawa pozwoli ci cieszyć się każdą chwilą i znajdować radość w samym procesie. Odpuść przywiązanie do wyników, a odkryjesz, że życie staje się mniej stresujące i bardziej satysfakcjonujące. Będziesz mógł ucieszyć się każdą chwilą i znaleźć spokój w wiedzy, że robisz wszystko, co w twojej mocy, niezależnie od ostatecznego rezultatu. Znajdziesz prawdziwe szczęście w samej podróży, a nie tylko w jej końcowym celu. Numer 8. Przezwycięż lęk przed zmianą. Zmiana jest nieodłącznym elementem życia, a opór wobec niej prowadzi jedynie do stresu i cierpienia. Przyjmowanie zmian z otwartym umysłem pozwala ci na wzrost i rozwój. Zastanów się, jak często odczuwasz niepokój na myśl o zmianach w swoim życiu. Może to być zmiana pracy, przeprowadzka, nowy związek lub zakończenie starego. Każda zmiana, nawet ta pozytywna, może wywoływać lęk, ponieważ wytrąca nas z naszej strefy komfortu i wprowadza niepewność. Jednak życie jest dynamiczne i nieustannie się zmienia, niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie. Wyobraź sobie, że twoje życie to rzeka, która płynie nieustannie naprzód. Opieranie się zmianom jest jak próba zatrzymania rzeki, niemożliwe i bezcelowe. Zamiast tego, naucz się płynąć z nurtem, akceptując, że każda zmiana przynosi nowe możliwości i wyzwania. Przyjmując zmiany, otwierasz się na nowe doświadczenia i lekcje, które mogą wzbogacić twoje życie. Praktykuj elastyczność i otwartość na nowe sytuacje. Zamiast bać się nieznanego, traktuj zmiany jako okazję do nauki i rozwoju. Zamiast trzymać się kurczowo tego, co znane i wygodne, pozwól sobie na eksplorację i adaptację do nowych okoliczności. Przezwycięż lęk przed zmianą, a odkryjesz, że życie staje się bardziej ekscytujące i pełne możliwości. Będziesz mógł cieszyć się każdym nowym doświadczeniem, niezależnie od tego, jakie niesie ze sobą wyzwania. Znajdziesz wewnętrzny spokój w świadomości, że zmiany są naturalną częścią życia, a akceptacja ich pozwala ci na pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące życie. Numer 9. Uwolnij się od gniewu. Negatywne emocje obciążają twoje serce i umysł, uniemożliwiając ci prawdziwe szczęście i spokój. Zastanów się, jak często trzymasz w sobie złość na kogoś, kto cię skrzywdził,
lub pielęgnujesz urazy z przeszłości. Te uczucia mogą wynikać z dawno minionych wydarzeń, ale ich wpływ na twoje życie jest realny i ciągły. Gniew i urazy są jak toksyczny ładunek, który nosisz ze sobą, obciążając swoje codzienne życie. Wyobraź sobie, że twoje serce to ogród. Każda złość to chwast, który zagłusza piękne kwiaty, które mogłyby tam rosnąć. Aby twój ogród mógł się rozwijać i kwitnąć, musisz regularnie usuwać te chwasty. Praktykuj wybaczenie, zarówno sobie, jak i innym. Wybaczenie nie oznacza, że zapominasz o doznanej krzywdzie, ale że wybierasz spokój i uwalniasz się od ciężaru negatywnych emocji. Zamiast koncentrować się na tym, co cię zraniło, skup się na tym, co możesz zrobić, aby uzdrowić swoje serce. Medytacja, refleksja i rozmowa z bliskimi mogą być pomocne w procesie uwalniania się od gniewu i urazów. Pamiętaj, że trzymanie się tych emocji rani przede wszystkim ciebie, nie osoby, które cię skrzywdziły. Uwolnij się od gniewu i urazów, a poczujesz, jak twoje serce staje się lżejsze i bardziej otwarte na miłość i radość. Zauważysz, że twoje relacje z innymi poprawią się, a ty sam będziesz czuć się bardziej spokojny i szczęśliwy. Znajdziesz wewnętrzny spokój, który pozwoli ci pełniej cieszyć się każdą chwilą życia. Buddyzm uczy nas, że prawdziwe szczęście i spokój znajdują się w nas samych, nie w zewnętrznych osiągnięciach czy posiadanych dobrach. Droga do wewnętrznego spokoju wiedzie przez odpuszczanie tego, co nas obciąża, akceptację tego, czego nie możemy zmienić, i praktykowanie współczucia oraz wyrozumiałości wobec siebie i innych. Pamiętaj, że życie to ciągła podróż, a każda przeszkoda może być okazją do nauki i wzrostu. Uwolnij się od ciężarów, które cię zatrzymują, i pozwól sobie na swobodę bycia tu i teraz. Znajdź radość w prostocie, miłość w codziennych chwilach i spokój w akceptacji tego, co jest. Niech twoja podróż będzie pełna świadomości, zrozumienia i harmonii. W każdym momencie masz możliwość wyboru spokoju i szczęścia. Skorzystaj z tej możliwości i podążaj ścieżką oświecenia.